Polska moc! Polska moc! W końcu się dorwałem do tego sprzętu. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Jak w Matrixie. No. Dobra, miejsca? No, pojedziemy tam, no ja wjechałem. Ja tak. No to dawaj, podjazd cebulą. I pojedziemy tam, chwila przerwy i Kuba, chwila przerwy i tam pojedziemy. Uuu, co jest, falstart? Dzień dobry! Dzień dobry! Siema! My się już znamy! Tak? Tak! Miałem przyjechać takim trochę innym sprzętem, ale... Skąd się znamy? Z YouTube'a! O! Jecior! Jak? Jecior! Kurczę, tak mnie kojarzę! Na rajwach to jesteś pisał! Tak? No! Mam Renegade'a 1000 i Outlander 450. Akurat dwa dałem na serwis, nie mam! A to co to jest za sprzęt? Romet, takiego to jest polski Romet 2017 rok, pierwszy właściciel. 3,5 konia mechanicznego. To około 2 km, 4-biegowa skrzynia. Jakoś to idzie. Jak na żwirownie przyjechałeś, to musi coś iść. No, oczywiście. A mogę się przejechać? Oj, to będzie ciężko z tym. Kiedyś próbowałem na żwirowni. Ale nie, tu tak tylko. Nie, tylko na razie mam akumulator sobie. Bo jak mam 4 lata i zrobię 800 km. Co to jest 800 km? 800 zrobiłeś? No, 830 od nowości, tylko przez 5 lat. Nie, no nie ma. Fajny, nie? Dla Klaudii. Ale Polska do cytrusa by miała. Mogę usiąść na tył? Oczywiście, to waży 102 kg. Potrzymasz nas? Zaraz, połóż na glebę, Kuba. ZB500. Tak, o, tak. Ale fajne to jest. No ale to jest takie śmieszne. Ale śmieszniejsze, jak jedziesz tym 80 na godzinę, to spójrzcie tylko tak. Bujasz się, żeby szybciej jechał. Ale to 8 dych poleci? To 8 dych poleciało. Daj mam nagrane. Pościgamy się? No to mandaty możesz dostać. No. A jak masz na imię? Ja bym dał, lepiej tyle. Tyle. Szczerym się tym mówiliśmy. A. No. Ale co lepiej tyle? Zrobisz podjazd tym? Ja nie zrobię. Ja nie zrobię! Ja nie zrobię! No ja trzymam go. 8 dych leci, Kuba. To, to już polski sprzęt, polska moc, polska chwała. To nie w Chinach robione? Polska jest. To jest polski sprzęt, Romet, wiadomo, z chińskich części składany w Polsce. Pod to. Aha. Pojechałbyś ty? No! Ciężko by było na tego bąka. Sensacja, rewelacja po prostu. Ale fajnie! A tu mi kolega rzucę pojedynczy wydek. Gdzie tam za wysoki? Dobry na Kubę! No.
silnie wystraszony będzie, to pojedzie. Jakie pieniądze za to trzeba położyć? Nowiutki 6000. No nowe 6000 zależy teraz. Ile? Ile tysięcy? 6. 6. Teraz już są inne normy, to on ma troszeczkę inaczej zrobiony wydech. To już 7. Bo to, żeby miał homologację, wszystko. Można tym bez prawa jazdy jeździć? Tak. Już to trzeba było ukończyć 18 lat. Przed 2014 rokiem. Aha. No to jest motorower. Aha, i motorower. Albo kategoria AM od 14 roku życia. Kuba jeszcze musi poczekać, żeby tym jeździć. To Kuba, wpuść mnie, żeby siary nie było, to ja przejadę się. Jerry, jadę tym, pony. A dzień dobry. Siema. Ojej. A potem idziemy tam, na tamtą małą. No spokojnie. Ła, tam nawet stopa jest. Stopka to jest na sprężynę. Czekaj, sprężyna, stopa. Stacyjka jest? Tak, tylko że teraz nie odpali mi skopki, bo akumulator mam stary. Aha, to skopki muszę? Dobra. Tak, ma dwójkę, więc luz tylko wbić. Tu ma gdzie pojeździć, nie? Aha, luz, tak? Dobra, bo jest dwuja, tak? Czekaj. W tych butach, o, wbił się luz ładnie. To jest na Hondę CB500. Górna wysoka się porównaje z tym. Akros CB500. Tu jest dobrze. To co? Kładzik. Masz? Nie, tu widzę. No jest, no, CB500. No. Ty, od kopa tu pali. Gaz był strony stare paliwo. Stare paliwo. No stare paliwo, 3-letnie. To powiem tak, to pali 1,5 litra tam czasami przy naprawdę można tak. Ja nim zszedłem 5 na stówę. Patrz, nie mogę teraz. Chyba już za stare jest. Nie umiem. Ile gaz. Albo spróbujemy ze staniem. Kuba, popsułeś. Było dobrze. No czemu, no Tomek, popsułeś. Ja spróbuję może odpalić. Ty siedziałeś. Ja już wyczuty sprzęt mam. Dobra. Ale to prosi. Ale gada. Nie lubi mnie. Nie, bo nie można mocno gazu, bo wtedy się właśnie przelewa gaz. Tam lekko gazem, bo to jest... Lekko gazem, a ja myślałem, że mocno, jak sender bisendum. Nie, to jest trochę inaczej. To jest... Kurde, pojadę tym? Tydzień później. Tydzień później, dobra, odpal go. Kopki lekko, to jest, mogę pokazać. To trzeba mieć wyczucie. Na drugi raz go napraw może, będzie lepiej. To ile tego gazu mam użyć? Jechać, ty musisz mieć pita. Kurde. Pita muszę mieć, nie? Tymek, pitbajkiem na drugi raz przyjedź. Ja to miałem 8 kładów w historii. Aha. Pierwszy motocykl 8 kładów. Tata całe życie motocykle. Myślał, że będzie mieć dużo motocykli, ale nie. Wygląda fajnie. Taki mały. Taki jest... mały. Nie za duży. Chińska kopia po prostu Ducati Monstera. Aha. Dlatego tak ładnie. To jest podobny jak Husqvarna. To co, nie pojeżdżę Tymek? No sorry, no ale wiesz. Zależy, chyba się lekko świeca podlała, zalała. Aha. Przepali się. Czyli mała awaria się zrobiła. A polecasz w ogóle taki? Na pierwszy motocykl? Tak, polecam. Bardzo leciutki. Na deszczu zdradliwa rzecz, małe kółka. I bardzo mocne hamulce, jest naprawdę super zawieszenie, bo to jest upside down. Mhm. W tej klasie się rzadko spotyka, w 120 kapionkach tym bardziej. Naprawdę zawieszenie tutaj jest bajka. To jest 125 pojemność. Jest, to jest to samo, tylko że to jest inny silnik. Ma... to jest po prostu rozwiercona konstrukcja, to jest taki sam silnik, ten sam, wszystko to samo, tylko że inny tłok i jest rozwiercony. Mhm. To co, może podjazd zrobić na szorca? Spróbuję. Siema, słuchajcie, dzisiaj podjazd, nawet taki w miarę duży. Tym oto romecikiem pony. Malutki, na malutkich kółkach, duży Tymek. Że tak to powiem, te góreczki są za małe, to nie widać. Te za małe, czyli wybiera sobie większą. No to lecimy. Zobaczę, czy to w ogóle odpali teraz. Mam nadzieję, że odpali, chociaż przejadę. Blaz jedzie! Super Tymek! Chcesz? No!
Polska moc! Polska moc! W końcu się dorwałem do tego sprzętu. Seber, nagrasz nas? Możesz komentować. No, komentuj. Później tam do sąsiadki i będziesz tamtym jechać. Tym pony tamtym? Tamtym, dobra. Na lekko gazem podtrzymać. Gaz, gaz. Ile kota gaz, żeby... Ma być gaz. Tam cały ma być gaz, trzymać, dobra. Ma być gaz. Sprzęgło i tam spokojnie. No i widzi ten gaz spokojnie. No musi niestety. Uczę się. Jazda Blacka poniaczem. O kurde. Cicho, cicho, podwójkę zaraz muszę zapiąć. Jedzie 15 na godzinę. Ale jadę 20 prawie. Nie lubi dużo gazu. Ale czemu on nie mi tak przerywa? Włączył mi. Ty, no będę go pchał? No nie. Nie odkręcił kranika. Co się stało? Paliwa nie ma. To nie będą zadowoleni z tej jazdy testowej. Paliwa nie masz. Jak to? No nie ma. Ma. No nie ma. Proszę, niech pan to trzyma. Trzymam, nie, no. Sprzęt, gaz założę. Dobra. Wszystko ma. No to czemu mi jest gaz? Gaz za mało. On na stanie jest. Dlatego. Kurde. Szkoda. Szkoda. Ale może... Tak. Chociaż może honor uratuję i dojadę. Zrobić klasyfikację. Pomocy gazu trzeba budować. No jak dodaję, to gaśnie. Nie można do odciny budować, bo wtedy gaśnie. A ja nie dałem, aha. Bo jak do odciny się uda, to on się wtedy dławi i gaśnie. Aha. Aha. Rozumiem. Czyli lekko gazu muszę trzymać. Dobrze, git, majonez, jadę. Siema byki. Jak zostanę sołtysem, to se taki kupię. Jadę, teraz jadę już. Jest git. Trzeba umieć operować tu gazem, słuchajcie. Fajnie. Truja. Ciekawe, gdzie nawrotkę zrobię. Dobra, dwuja. Jakoś jadę. Jest git. Zrywny nawet jest. Coś lusterko tu się pokrzaniło. Trochę mu odpuszczam, dodaję i idzie bydle. Jak mu dam za dużo, to gaśnie, to fakt. No, tylko nie we mnie. Siema. Siema. Luz jest. Nauczyłem się tym jeździć. Mega, polska myśl techniczna. O Jezus! O Jezus. A cię poszarpało? No jednak nie było, jest luz. Ale ładnie idzie. Ładnie, nie? Plecze masz za dużo. Kole! I ściąga. W lewym masz za dużo powietrza. Tu jest za mało z tej strony, a z drugiej strony jak mu opuszczę, to znowu tak. Schodzi do zera, wiesz?
Ale widzę, jak ściągało ten czas. Dobra. To dzięki. Dzięki, Ceber. Dzięki. Dzięki. Nara. Rometem to nie zrobię. Dawaj, Rometem. Czemu nie? A nie zrobisz? Papera. Patrz teraz, co się będzie działo, Beki. Ale na tym, na chodzie. A stopi zrób. Ma dobre hamulce. Ma, dobra, ale na asfalcie. Na asfalcie. Nie ta opada. Nie ta liga, nie? To jest motocykl krzesowy. Modele. Dobra, to już wyłączam te kamery, bo kurde, za dużo odcinków będę miał. Jeszcze Posadowo zostało. No, jedziemy na Posadowo, tak. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.